półpasiec to choroba dotykająca osoby, które wcześniej przechorowały ospę wietrzną. Wirus najczęściej atakuje osoby z obniżoną odpornością po 50 roku życia. Witaj na kanale Medycyna 360. Pamiętaj proszę, że informacje zawarte w filmie nie są poradą medyczną i nie mogą zastąpić konsultacji lekarskiej. Półpasiec jest chorobą zakaźną, powodowaną przez wirusa VZV. Osoba, która wcześniej miała z nim kontakt, zaraziła się ospą wietrzną. Kiedy infekcja ospy została wygaszona, wirus pozostał w organizmie chorej osoby w uśpieniu. W momencie, kiedy odporność pacjenta spada, wirus może się uaktywnić i być powodem rozwoju półpaśca. Półpasiec jest chorobą, która bardzo często dotyka osoby po 50 roku życia oraz te, które mają chwilowo obniżoną odporność. Mowa tutaj przykładowo o chorych w trakcie terapii nowotworowej, po przeszczepach, bądź też osobach chorych na AIDS. Do rozwinięcia półpaśca wystarczy tylko drobny sygnał o obniżeniu odporności. Jego przyczyną może być nawet niewielka infekcja oddechowa, podczas której spadnie odporność organizmu. Co ciekawe, rozpoznanie półpaśca wcale nie jest takie proste, jak mogłoby się wydawać, dlatego warto wiedzieć, jakie są jego objawy, by wdrożyć odpowiednie leczenie na czas. Wiele osób często bagatelizuje pierwsze objawy półpaśca, jako że są one dość niecharakterystyczne. Chorobę łatwo można pomylić z infekcją dróg oddechowych, przeziębieniem bądź też grypą. Wiąże się ona bowiem z dolegliwościami takimi jak podwyższona temperatura, zmęczenie, ból gardła bądź też osłabienie. Po pewnym czasie chory zaczyna odczuwać dokuczliwy ból, który co ciekawe, dotyka tylko jedną stronę ciała. Pacjent może także cierpieć z powodu swędzenia i mrowienia skóry. Te dolegliwości są znakiem, że rozwija się zapalenie nerwu czuciowego. Zazwyczaj po upływie 2-3 dni na dotkniętej chorobą połowie ciała pojawia się wysypka, która rozrasta się stopniowo przez kolejnych kilka dni. Po około 10 dniach na skórze pojawiają się krostki, które po pewnym czasie zaczynają przysychać. Wysypka zupełnie znika po upływie nawet 4 tygodni. Zmiany skórne najczęściej można zaobserwować na tułowiu, rękach, nogach bądź twarzy. Półpaśca głównie rozpoznaje się po tym, że pęcherzyki zazwyczaj pojawiają się tylko po jednej stronie ciała. Warto zdawać sobie sprawę z tego, że półpasiec może być bardzo groźnym schorzeniem. Dlatego jego leczenie zawsze powinno przebiegać pod nadzorem lekarza. Chory musi przyjmować środki przeciwbólowe i przeciwwirusowe. W skutecznym leczeniu bardzo ważna jest szybka reakcja. Dlatego już podczas pojawienia się pierwszych objawów choroby, warto umówić wizytę u lekarza. Przy szybkim wdrożeniu leków czas trwania objawów i ich natężenie może być znacznie mniejsze. Półpasiec może nieść ze sobą różne groźne powikłania, którym zawczasu warto zapobiegać. Chorzy, którzy odczuwają bardzo silny ból, mogą mieć także zalecane przyjmowanie zastrzyków z witaminą B1 i B12. Niektórzy chorzy odczuwają bardzo silne swędzenie, które znacznie utrudnia im życie. Dlatego terapia może zostać uzupełniona o leki antyhistaminowe, które łagodzą świąt. Tak samo jak w przypadku ospy, miejsc zmienionych chorobowo nie wolno drapać, ponieważ nie dość, że nie przyniesie to ulgi, to jeszcze potrafi być przyczyną zakażeń skóry. Rozdrapywanie pęcherzyków może znacznie pogorszyć sytuację. I znów tak jak w przypadku ospy pojawiające się krostki można smarować gencjaną, która ma właściwości odkażające i zapobiega powstawaniu zakażeń skóry. Ulgę chorej osobie mogą także przynieść chłodne okłady oraz prysznice. Półpasiec może przybierać różne postacie. Posiadają one zazwyczaj cięższy przebieg i są bardziej dokuczliwe dla chorego. Wyróżnić możemy półpasiec oczny, uszny, krwotoczny, zgorzelinowy oraz rozsiany, czyli uogólniony. Jeśli chodzi o półpasiec oczny, to wirus zazwyczaj atakuje oko bądź jego okolice. Może także być przyczyną zapalenia spojówek bądź tęczówki. Podjęcie szybkiego leczenia może być tutaj kluczowe, ponieważ jego ciężki przebieg może doprowadzić do trwałego uszkodzenia wzroku. W przypadku półpaśca usznego chory odczuwa ból w pobliżu lub we wnętrzu ucha. W tej samej okolicy pojawi się także wysypka. Objawami tego rodzaju półpaśca są utrata smaku i porażenie nerwu twarzowego. Objawy, które wymagają późniejszej rehabilitacji, to opadnięty kącik ust i niedomykanie powieki. Półpasiec uszny może prowadzić do jednostronnej całkowitej utraty słuchu. Półpasiec krwotoczny to bardzo groźne schorzenie, którego objawem są wylewy krwi do skóry.
Warto także wspomnieć o półpaściu zgorzelinowym, w którym powstające zmiany skórne mają tendencję do rozkładania się. Powstają na nich nieestetyczne i rozległe owrzodzenia. U osób, które mają znacznie obniżoną odporność, może rozwinąć się półpasiec rozsiany. W tym przypadku wysypka rozsiana jest po całym tułowiu. Półpasiec jest zaraźliwy. Do zarażenia dochodzi podczas kontaktu z płynem z pęcherzyków. Warto wspomnieć, że u osoby, która jeszcze nie chorowała na ospę wietrzną, na skutek takiego kontaktu rozwinie się ospa, a nie półpasiec. Chory może być źródłem zakażenia od momentu pojawienia się wysypki do momentu jej przyschnięcia. Aby zmniejszyć ryzyko zarażenia, warto przykryć wysypkę plastrem, często myć ręce, a także unikać kontaktu z osobami, które jeszcze nie przechodziły ospy wietrznej. Podsumowując, półpasiec może być bardzo groźną chorobą, którą bezwzględnie trzeba jak najwcześniej leczyć. Może on być bardzo niebezpieczny dla kobiet w ciąży, osób z osłabioną odpornością, osób starszych oraz wcześniaków.